Ja chcę wam powiedzieć o tych skrajnych warunkach i decyzjach życiowych w oparciu o jakiś fakt. No bo z niczego decyzja nie powstaje. Decyzja powstaje w wyniku jakiegoś faktu, czy też podjęcia decyzji z uwagi na przedmiot, powiedzenie, czy jakąś konieczność, prawda? I teraz jeżeli chodzi o obóz, to w obozie takim naczelnym tematem, wokół którego urastały już nawet modlitwy, to był chleb. Chleb w obozie był świętością. I dzielenie chleba to był cały rytuał. Ale zacznę od moich wydarzeń, a mianowicie ten chleb to mnie kojarzy się już od 1939 roku. Niemcy nasilili bombardowania Warszawy, a szczególnie gdzieś z 5, 6, 7 i rodzina postanowiła wyjechać z właścicielem samochodu na wschód. I po drodze samochód się przewrócił, żeśmy wysiedli, rodzina poszła szukać lokum dla nas. Mnie zostawiono przy bagażach, bo mnie opanowała czerwonka do tego stopnia, że nie mogłem chodzić. I po prostu siedziałem oparty o pięć drzewa. I koło mnie rozegrała się scena, którą pamiętam do dnia dzisiejszego. Mianowicie dwóch panów. Jeden dobrze odziany, dobrze wyglądający, a drugi taki mniej. I ten jeden przyszedł i mówi, że on jest głodny, bo on 2 dni już nic nie jadł. No i jest głodny. A tamten drugi miał worek jakiś, torbę. Widać było bochenki chleba. I on mówi, masz chleb. Mówi, daj mi ten chleb. Ja ci, mówi, tego chleba nie dam. Ja ci mogę ten chleb sprzedać, ale ja nie mam pieniędzy. A co masz? On mówi, mam pierścionek. No to pokaż ten pierścionek. Wyjął pierścionek, był złoty, bo się świecił, co tam było w oczku, to nie wiem. I on mówi, dobra, dasz mi ten pierścionek, a ja ci dam bochenek chleba. I rzeczywiście nastąpiła wymiana złotego pierścionka za bochenek chleba. I to był taki początek dla mnie, który dopiero uzmysłowiłem, jak dostałem się do obozu. Ale przed tym z naszej przedwojennej ferajny wyodrębniła się grupa 4 na literę S. To znaczy 3 Staśków i 1 Stefan. I naszym takim zwyczajem było, żeśmy się zbierali nad Wisłą. To były lata zaraz po wojnie, zaraz po powrocie z tej ucieczki z Warszawy, kiedy Warszawa była w gruzach, nie było czym palić, rozbierało się stare meble, inne z gruzu wyciągało rzeczy, nie było co jeść, chodziło się, zbierało się do portu, gdzie były barki, co przewoziły żywność, resztki się zabierało. I myśmy mieli takie spotkania właśnie nad Wisłą. W określonych dniach żeśmy przychodzili, każdy przynosił sobą to, co dostał. Jabłko, kawałek chleba, kawałek placka z mąki upieczonej na blasze, młoda wąka, czy też coś innego. I te wikatuły każdy dzielił na 4 równe części, a było nas 4. I jedliśmy po prostu 1/4 każdego pokarmu, który przyniósł każdy z tej 4. I to żeśmy jedli w milczeniu i dopiero później była rozmowa, a rozmowa główna była, co zrobić, gdzie się dostać, do jakiej organizacji, żeby walczyć przeciwko okupantowi. To był taki żelazny temat. No, to skończyło się tym dla mnie, że jak już opowiadałem w czasie działań w ramach tak zwanego małego sabotażu, malowaliśmy te napisy i dostałem się do obozu. I teraz w obozie jedzenie było świętością, dlatego że porcje jedzenia były tak skromne, że wystarczały ledwo, żeby można żyć. a jeszcze wymagano od nas pracy. I między innymi dawano chleb. Powiem wam, jak to było w obozie w początkowym okresie w Auschwitz. Dawano bochenę chleba 1:5. Wyglądało to w ten sposób, że były prycze 3-piętrowe wtedy, jak ja byłem, nie, 2-piętrowe, jak ja byłem w Auschwitz, w Birkenau, gdzie spało nas 5. 5 spało na jednej kondygnacji, mając do dyspozycji tylko 2 koce. To były drewniane. No wyobraźcie sobie, jak się na tym wszystkim spało. I wieczorem dostawało się porcję jedzenia na cały dzień następny, za wyjątkiem obiadu, bo obiad dostawało się. I szło się piątką do wydającego te porcje. I między innymi dostawało się 1 bochenek chleba na 5. I teraz jak podzielić bochenek chleba na 5, bo w dodatku chleb miał 2 przylepki, a teraz przylepka przypieczona na ogniu była lekarstwem na czerwonkę, która dziesiątkowała więźniów na skutek złego odżywiania, różnych zanieczyszczeń. Czerwonka panowała w obozie, to było nagminne i z tego powodu więźniowie umierali. A stwierdzili, że jak się przypiecze chlebek, tą skórkę na węgiel, to to pomaga. Po wojnie już, pamiętam, były nawet preparaty węglowe na to. I to się odbywało w ten sposób. Piątka jak przychodziła, to na kocu się stawiało, kładło się bochenek chleba i pierwszy z piątki dzielił ten chleb na 5 równych części. Nie wolno było mieć żadnych noży, nic. No ale wystarczył kawałek drutu, kawałek drewna zastruganego na nóż, czy kawałek blachy, czy czegoś innego, jakiegoś ostrego przedmiotu, który był skrzętnie chowany. No i to było podzielone na 5 części. Ale teraz jak podzielić? Są 2 przylepki i tu. To odbywało się to w ten sposób, że ten, co kroił, brał kromkę chleba, tą ukrojoną, odwracał się tyłem do pozostałej czwórki i pytał się, dla kogo? Z reguły skrajnie odpowiadał, dla Staśka. Stasiek dostawał tą kromkę chleba. On znów się odwracał, brał kromkę chleba, przyciskał i pytał się, dla kogo? Ten, co otrzymał, czyli Stasiek, powiedział, że to jest dla Franka. Brał oczywiście Franek. Oczywiście na zakończenie zostawała ta przylepka, ta skórka chleba, która była właśnie tym lekarstwem na czerwonkę. I żeby było sprawiedliwiej, to na następny dzień kto inny z tej piątki dzielił ten chleb i rozdzielał. Dalej, kradzież pajtki chleba była karana śmiercią zarówno przez więźniów, jak i przez władze więzienne. Sprawa ta jest opisana w kronikach z procesu norymberskiego. Ja miałem te książki, czytałem i tam jest właśnie specjalny rozdział poświęcony, jak kapowie, czy ci, którzy byli sądzeni w Norymberdze, ale niższego rzędu, nie ci najważniejsi, bo był proces tych głównych zbrodniarzy wojennych, a oprócz tego sądzono jeszcze tych pośrednich, kapo, nie kapo, innych, którzy znęcali się nad więźniami. I tam jest właśnie opisane, jak oni opowiadają, jak była kara śmierci za ten chleb. I teraz, ale z drugiej strony, papierosy w obozie były walutą obiegową. Skąd papierosy? A mianowicie każdy więzień mógł mieć konto finansowe i że rodzina, jeżeli miała pieniądze, zamieniała na marki i te marki były przysyłane na nazwisko i na przykład ja dostałem kilkadziesiąt marek, to miałem taki specjalny kwitek że tam są marki i mogłem pójść do kantyny i za te marki coś kupić, ale tam nic nie było. Jakiś papier, nie papier, jakaś tam prymka do rzucia, coś, ale do jedzenia nic nie było. Ale były papierosy niemieckie. Ja nie paliłem, ale brałem te papierosy, bo papierosy były walutą obiegową i już przed dzwonkiem ostatnim, który zwiastował, że więzień już musi leżeć w łóżku, między jakimiś zakamarkami baraków zbierały się grupki i robiono giełdę. Przynoszono tam na tą giełdę różne rzeczy. Zrobione skarpetki na drutach. A skąd wełna? Ano z magazynu odzieżowego, bo każde ubranie było włożone do torby i powieszone, prawda? No więc ci, co mieli dojście, to brali wełniane rzeczy, rozpruwali, druty sobie gdzieś szykowali i na drutach robiono szaliki, rękawiczki, no jakieś inne rzeczy, ale to, za to można było kupić za papierosy. Ale byli tacy, co nie miał nic do zaoferowania, tylko miał tą pajtkę chleba. I on szedł, a był palaczem, no wiadomo, palacz musi palić. Szedł i oddawał chleb komuś, przykładowo ja miałem papierosy, szedłem do tego, co miał chleb, no i dostawałem określoną liczbę papierosów, bo były ustalone już liczby i dostałem za to tą kromkę chleba. I teraz tu jest aspekt moralny. Czy to, co ja robiłem, to jest niemoralne, czy też to jest wynik właśnie sytuacji obozowej? Ja to robiłem, przyznaję się, ale przemyślałem, bo jeżeli nie ja kupię od niego, to kupi drugi jakiś. I to właściwie na jedno wyjdzie, prawda? On będzie miał papierosy, albo ja będę miał chleb i tamten będzie miał chleb. No i tak byt człowieka, jak to mówią filozofowie, kształtuje świadomość człowieka, tak i w obozie te byty kształtowały człowieka. No ale teraz idziemy. No właśnie, bo powiedział Pan o takich dwóch przypadkach. Z jednej strony mamy tutaj przypadek grupy ludzi, to znaczy pięciu osób, które tak dzielą się chlebem, który dostali. Mamy tutaj taki przykład mimo wszystko wspólnoty. Tak. A z drugiej strony mamy przykład ludzi, którzy po prostu handlowali rzeczami, aby móc przeżyć. I teraz nasze pytanie, jakie były relacje między ludźmi w obozie? Czy raczej były tak te relacje wspólne, jako wspólnoty, tych relacji było więcej, czy raczej tych relacji było... Były małe grupki, czy wszyscy byli tak jakby jedną wielką wspólnotą? Dobrze. Ja w Auschwitz byłem krótko, niecały miesiąc, ale znam sytuację z obozów Gusen. Tam się właśnie wykształciły pewne grupy więźniów, a szczególnie po roku 1943. Znaczy rok 1943 to był przełomowy, jeżeli chodzi o II wojnę. Wiadomo, Łukurski, Stalingrad i inne. I teraz co robiły władze niemieckie? Przecież jeżeli obóz liczył kilkadziesiąt tysięcy więźniów, kilkadziesiąt tysięcy, tak? To nie były parę tysięcy. To i administracja obozu, bo trzeba powiedzieć o pewnej rzeczy, że każdy więzień był zarejestrowany i miał tak zwaną kartę więźnia. Ja mam taką kartę, o, leży to tam u nas, mogę pokazać później, gdzie było napisane nazwisko, imię, skąd pochodzi, kolor oczu, włosów, zawód i tam była spisana cała jego historia, gdzie był aresztowany, do jakiego obozu był przywieziony, do jakiego komanda miał i to wszystko jest zapisane. Ja tą kartę zdobyłem swoją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii, bo tam są wszystkie karty więźniów z obozów, które były zlokalizowane na terenie Austrii. Z tym, że moja karta przywędrowała do Auschwitz, dlatego że ja z Auschwitz zostałem przewieziony do Austrii, no i władze wtedy niemieckie właśnie wysyłały tą kartę do tego miejsca, skąd ten więzień przyszedł. I teraz wracam do roku 1943. Władze niemieckie swoich obywateli, którzy byli zatrudnieni na funkcjach obozowych, pisarz, nie pisarz, magazynier, no, w kuchniach, dostawy, narzędziownie, no dużo było tego. To taki, jeżeli obóz liczył kilkadziesiąt tysięcy, to dosłownie no, około 1000 ludzi to było, pracowało w administracji. I teraz Niemcy robili w ten sposób, zastępowali swoich więźniami, a swoich brali do wojska. I teraz wtedy brać więźniarska się trochę rozwarstwiła na lepszych i na gorszych. Bo ci, co byli na funkcjach, nie chodzili na apele, nie chodzili do pracy, siedzieli gdzieś w pomieszczeniu, mieli jakąś pracę, dostawali nieokrojone posiłki, mogli coś zorganizować, mówiąc po więźniarsku, i oni byli jak gdyby taką no, warstwą, to się nazywało w obozie prominentów. I ci prominenci mogli pisać, rysować, malować nawet, także były kiedyś pokazy, prawda, co więźniowie w obozie, że więzień z obozu malował, rysował, napisał coś. Ja to oglądałem, byłem na takich wystawach i nic nie mówiłem, prawda, tym zebranym, bo każdy mówił, no rzeczywiście był w Oświęcimiu, czy w Dachau, a namalował takie rzeczy. No kto to mógł zrobić? Mógł zrobić ten więzień, który miał czas. Przykładowo był magazynierem. Magazynier wydaje i przyjmuje, a jak nie było ruchu, no to miał wolny czas. Ale to było przyczyną pewnych dewiacji, nawet seksualnych, wśród więźniów. A mianowicie no, rozpowszechnił się homoseksualizm. I teraz ta warstwa ludzi, tych zamożniejszych, i była druga warstwa zwykłych więźniów, mniej zamożnych. I były wtedy, no nie było takich rażących dysproporcji, ale wytworzył się wtedy coś w rodzaju no, handlu. Rozwinęła się tak zwana giełda więźniarska, to znaczy, że po apelu wieczornym, przed dzwonkiem, który wzywał do spania, to więźniowie zbierali się w różnych miejscach, żeby coś zrobić. Przykład. My pracujący w Messerschmittie mieliśmy dostęp do blach aluminiowych, miękkich, a każdy więzień miał na przegubie lewej ręki blachę z wybitym numerem i z kawałkiem drutu związanym. Oczywiście to przeszkadzało. To myśmy wycinali z blaszki takie eleganckie, długie odcinki i tam grawerowali numer więźnia na zamówienie. I to szło na giełdę i na giełdzie się znów sprzedawało. Ale jest sprawa następna, a mianowicie, że jeżeli pobrano obywateli niemieckich do wojska, a byli na pewnych funkcjach, nie funkcjach magazynier, kucharz, coś, ale funkcji nadzoru. I to zastępowali więźniami, którzy znali trochę język niemiecki. Ja wam powiem po mnie. W szkole powszechnej, bo jak po zakończeniu działań wojennych, już w październiku rozpoczęła się nauka. Ja zacząłem chodzić do 7 klasy i był obowiązkowy język niemiecki, ale został wycofany z końcem roku. Jak się dowiedziałem później od pewnych facetów, to powiedzieli, że Niemcy celowo to zrobili i słusznie, według mnie, bo jakby Polacy opanowali dobrze język niemiecki, to by wchodzili w struktury ich, czyli walka z nimi byłaby, prawda, no, mniej uproszczona. No, zacząłem mówić o tym języku niemieckim i innym. Przepraszam, bo dwa wątki mam i nie wiem, który teraz trzeba powiedzieć. Dobrze, powiem o takim przypadku, o moim właśnie, o postawie ludzkiej, ludzkich postawach, które zostały spowodowane warunkami bytu. Zacznę może od Auschwitz. Ja w Auschwitz ocalałem tylko dlatego, bo byłem przydzielony w pierwszym rzędzie do grupy więźniów do rozładunku materiałów budowlanych do rozbudowy dalszej części obozu, czyli do Birkenau. A jako młody chłopak musiałem dźwigać worki cementu ważące 50 kg, bo wtedy takie były właśnie opakowania. No ileż można z wagonu rozładowywać worki 50-kilogramowe i po wzięciu tego worka trzeba było biegiem jego nieść na miejsce. Kto upadł, to już się nie podnosił. No i miałem szczęście, że odebrano mnie z tej grupy i przydzielono do grupy, która już wykonywała prace budowlane na terenie dalszej części rozbudowującego się obozu. Prowadził nas, tą grupę, nazwijmy to budowlańców, żołnierz niemiecki i do więźnia nadzorcy, nazywany kapo. Z reguły kapo w języku u nas to się kojarzy z tym jakimś takim negatywną osobą. I rzeczywiście wychodził facet, który umiał po polsku, tak językiem łamanym, polsko-niemieckim. Jak przyprowadził nas do niego ten Niemiec, to zameldował mu ile, on mu odpowiedział, że przyjmuje. I jak odchodził, to wrzeszczał na nas, krzyczał. Miał taki kij, machał tym kijem, uderzył nawet nie jednego więźnia, ale także nikogo to nie zabolało. I mówi, pędził nas do miejsca pracy, gdzieś tam w kierunku baraku. Jak już zapędził nas za barak, to się rozejrzał. Jak zobaczył, że tego Niemca nie ma, to mówi, chłopaki, cicho i ta, siadaj ta, mówi. O, tu macie w kąciku, mówi, tu ma ta trochę jedzenia, takim językiem, i mówi, ale cichutko siadajta, nic nie gadajta, a ty i ty pójdziesz na kapę. Kapa to znaczy masz chwilować, jak oboczysz tylko Niemca, to masz mi dać znać. I rzeczywiście myśmy siedzieli, coś jedli. Jak szedł jakiś nadzorca Niemiec, no to posterunek już więźniarski dał sygnał i on znów pędził nas, krzyczał, machał tym kijem, kogoś tam nawet i lekko uderzył. Jak on odszedł, to znów z powrotem, ale powiedział jedną rzecz. Chłopaki, słuchajcie, ja mam wyznaczony odcinek pracy. Jeżeli ja tego odcinka nie zrobię, to ja pójdę, no mówi, do komina, czyli do krematorium. Będę zabity, musi to zrobić. I chłopaki wykonywali, bo inaczej się pracuje, mając motywację, że to daje przeżycie, a inaczej się pracuje, kiedy wiadomo, że tak czy inaczej to będzie śmierć. No. To jest, jeżeli chodzi o Auschwitz. A teraz takie bardzo ciekawe wydarzenie, które mam, i które warto młodzieży powiedzieć, ja już wstępnie powiedziałem. W Gusen na nodze utworzyła mi się rana, tak zwana flegmona w języku więźniarskim. To jest rana, która nie chce się zagoić. Ja ślad po tej ranie mam na nodze do dnia dzisiejszego. I teraz coraz bardziej byłem chromy, kulałem, no a więzień, który nie pracuje, to właśnie był uśmiercany. Po co taki więzień? No i miałem dylemat. Czy mam pójść do szpitala więziennego, z którego nie wychodziło się żywym, czy zostać, jak to się mówiło, na bloku, w baraku, chodzić do pracy i tutaj zginąć. Podjąłem decyzję, że pójdę do szpitala. Oczywiście cała procedura, najpierw pisarz musiał mnie wpisać, później były oględziny przez blokowego, czyli zarządzającego barakiem. No i później odprowadzano nas, taką grupkę kulejących, ledwo chodzących, do szpitala, tak zwanego rewirem w języku więziennym. Rewir to był po prostu barak więzienny, tak jak i inny, z tym, że w normalnym baraku to prycze były rozstawiane w pewnej odległości, a tam jedna koło drugiej, na których leżeli więźniowie nago, bez ubrania, i prycze były 3 kondygnacyjne, to na każdej kondygnacji spało, właśnie leżało 2 chorych. Przyjęcie się odbywało w następujący sposób. Rozbierano do naga, na piersiach pisano numer więzienny, takim specjalnym mazakiem, i się szło do tego blokowego, jak to się nazywa, który przyjmował. Ja staję przed nim, on po niemiecku do mnie. Nazwisko, imię, ja Stanisław Zalewski, powiedziałem. Skąd jesteś? Ja mówię Polak. Polak? Powiedział, no, po polsku Polak. Ja mówię tak. A z jakiego miasta? I nagle z niemieckiego przeszedł szybko na język polski. Ja mówię z Warszawy. A z jakiej dzielnicy? I ja mówię z Pragi. A wiesz, gdzie jest ulica Targowa i Ząbkowska? Ja mówię, wiem. Mówię, tam na rogu była cukiernia moich rodziców. Ja mówię, wiem, bo mnie wysyłano po ciastka i to była prawda. No i ponieważ to już okazało się, że byłem jego znajomym z tego samego miasta, z tej samej cukierni, dostałem jedną pryczę ja dla siebie, gdzie normalnie były 3 kondygnacje i spało 6, to ja jeden. Ta prycza była w pobliżu piecyka, bo to była już taka późna jesień, było ciepło. Polecił mnie sanitariuszom i lekarzom, bo polscy lekarze, jeżeli miał rzeczywiście jakiś dokument, że był lekarzem, byli zatrudniani właśnie w szpitalach. Ale co mieli do dyspozycji? Bandaże papierowe, jakieś tam proszki, jakieś medykamenty. Ale polecił mnie tym, żeby się mną opiekowali. I teraz dostawałem nieokrojone posiłki, bo co on robił, jak przychodziła zupa czy te porcje żywności, to on oczywiście brał dla siebie, brał dla obsługi tego szpitala, a to co dostawał, to dostawali więźniowie. A ja dostawałem nieokrojone posiłki i polecił mnie tym lekarzom. No to smarowali, tam wiązali i o dziwo po kilku dniach, około tygodnia mniej więcej, ta rana zaczynała się zabliźniać. Sam nie wiem dlaczego, bo później jak już powróciłem do Polski, to mnie powiedzieli, że te flegmony w zasadzie to są takie rany jak coś ala trądu, że to właściwie nie do wyleczenia, ale o dziwo zaczęła się zabliźniać. Ale to mnie bardzo bolało i ja w nocy nie mogłem spać, czyli po prostu miałem otwarte oczy i nie spałem. A ten właśnie pan, ten blokowy, niedaleko piecyka siadał, który był niedaleko mojej pryczy, z dużym takim kijem od kilofa czy od innego narzędzia, a więźniowie wtedy dopiero mogli chodzić do ubikacji, już kiedy było po wieczornym apelu. W ciągu dnia nie mogli wychodzić, no bo organizm był tak wycieńczony, że nie wytrzymywali padasu i podłoga była wtedy zabrudzona, musiało być czysto, czyli nie wolno im było wychodzić. Natomiast już po wieczornym apelu mogli, to oni szli, bo to ja widziałem, ledwo nie mógł iść, to się trzepiał rękoma w górnej krawędzi pryczy i tak szedł do ubikacji. A on wtedy, widząc takiego, podchodził i jednym uderzeniem tego kija powalał tego nieszczęśnika na ziemię. Tak trafiał w głowę, że upadał. Miał dwóch pomocników, którzy brali tego nieszczęśnika. Jeżeli już nie dawał znaków życia, to do ubikacji, a jeżeli dawał znaki życia, to wieszali go na sznurku czy pasku przed na klamce, bo już nie mógł ustać. I on potrafił w nocy zabić, kiedyś policzyłem, to nawet kilku. I to się powtarzało. Nie codziennie, ale co jakieś tam parę dni. Ja udawałem, że śpię, zamknięte oczy, nawet chrapałem celowo, bo nie wiem, co by było, jak on by zauważył, że ja to widzę. Ale ja dłużej z tego nie mogłem wytrzymać, a rana mi się o dziwo zaczęła zabliźniać, to poszedłem do niego i mówię, słuchaj, ja już chcę wyjść, bo rana mi się zabliźniła. Mówię, a na bloku, bo blok to pospolicie nazywaliśmy barak, ja tam zostawiłem pewne rzeczy swoje, poza tym u kolegów mam pewne sprawy. No, pamiętam jego, spojrzał się na mnie, mówi, jakżeś głupi, mówi, no to idź, mówi. Ja poszedłem. Jest rok 46, czyli już po powrocie do kraju, na Pradze, bo koło portu praskiego przejmowano był ośrodek rekreacji. On się zreaktywizował po wojnie, ale w ten sposób, że każdy co miał, to przynosił jakiś przybór sportowy, siatki, nie siatki, łuk, jakieś hantle i tak się odbywało, siatkówkę. Ja grałem w siatkówkę. Idę kiedyś, patrzę, grają. A było tak, że jak ktoś grał, a już nie chciał, to wychodził, a drugi co stał, chodził. Nie było drużyn, tak się po prostu grało. Ja się patrzę, a on gra w siatkówkę z jednej ze stron. No i wtedy mnie sparaliżowało, dosłownie. Stanąłem i po prostu tak jak mnie, jakby paraliż chwilowy. Ale głowa była gorąca, bo pracowała na szybkich obrotach, mówiąc językiem szoferskim. Ale trwało to może minutę, może dwie. W końcu mówię, odejdę na chwilę, pozbieram myśli. Co ja mam robić? Dosłownie odszedłem parę kroków, odwróciłem się tyłem, no i myślę, co ja mam robić? Jak ja mam postąpić? No i walczyłem z sobą na różne sposoby. W końcu mówię, a może to nie on? Może mi się zdawało, bo to pierwsze wrażenie jest. No więc odwróciłem się i poszedłem. W sumie to trwało parę minut. Ale jego już nie było. Nie było go. Patrzę, nie ma go. No, później szukałem go po całej Pradze, łącznie z tym sklepem, bo ta cukiernia później była czynna, była już uruchomiona. No, te ciastka były jak to ciastka takie wojenne, ale go nie znalazłem. No i pozostał dylemat. O właśnie. Jak ja powinienem postąpić, gdybym go odnalazł? Czy w imię prawa, to znaczy, bo on zabijał więźniów, czy w imię własnej wdzięczności, bo dzięki niemu ja ocalałem. Dostawałem te posiłki, polecił mi lekarzom, dzięki nim rana się zabliźniała, miałem komfortowe warunki, no i dlatego no, żyję. No i zastanawiałem się długo, co bym zrobił, gdybym go odnalazł. I tutaj była taka walka sumienia z obowiązkiem. Z jednej strony ja chodziłem, szukałem go, chodziłem po Bazarze Różyckiego, w okolicach tam. No, ktoś tam słyszał o tych rodzicach, ktoś, ale bez śladów. Czyli upewniłem się, że to był on, bo gdyby to nie był on, to ja bym go odnalazł. No i problem jest do dnia dzisiejszego, już tyle lat. Jak jestem na spotkaniach z młodzieżą, już taką dorosłą, to im zadaję pytania. jak ja powinienem postąpić, gdybym go odnalazł. No, zdecydowana większość, jak to się mówi teraz, prawda, mówi, że ja powinien postąpić według własnej wdzięczności. Tak mówi młodzież. Natomiast wśród starszych też ja to zadaję im pytanie. Starsi są troszkę inni. Starsi mówią, że to ja sam powinienem zdecydować, jak ja mam postąpić. O. No właśnie, tutaj poruszył Pan temat takich dylematów życiowych. No, i jest możemy... takich dużo, można mówić. Jest, oczywiście. Życie każdego człowieka składa się z takich dylematów. I teraz możemy sobie zadać pytanie, jak ktoś powinien postąpić, ale mi się wydaje, że tutaj sprawa jest bardzo indywidualna. Stanisławie, w takim razie kolejne pytanie. Motywacja. Wiadomo, że to były ciężkie czasy. Ludzie potrzebowali bardzo dużej motywacji, żeby przetrwać. Moje pytanie do Pana, jaka była Pana motywacja, żeby przetrwać, żeby pracować, żeby nie umrzeć? Ja dostałem się do obozu mając lat 18, czyli już trochę wiedziałem o życiu, już trochę wiedziałem o sytuacji rodzinnej, a między mną a matką wytworzyła się taka jakaś więź. Ta więź, ona nie miała wymiaru materialnego, bo było nas 11 osób w rodzinie, z tego no, ubyła jedna osoba, ale reszta była i żyła wspólnie. Także nie było możliwości kogoś wyróżniania. Niemniej ja byłem taki trochę no, wyróżniający, bo i przed wojną jeszcze też dostawałem pewne zadania do wykonania. I teraz to, co powiedziałem, jak wychodziłem na tą konspiracyjną zbiórkę ostatnią, to spotkałem na podwórzu matkę i ona spojrzała się na mnie i mówi: dokąd idziesz, Stachu? A ja powiedziałem: do widzenia, mamo, nie wrócę za 2 lata, aż się wojna skończy. Spojrzała się na mnie i bez słowa odeszła. I to spojrzenie, i to pamiętam do dnia dzisiejszego. No i po tym dostałem się do obozu, a w obozie walka o przetrwanie, ale modlitwa, inni się modlili, robili inne rzeczy, a ja wspominałem właśnie rodzinne życie, a szczególnie ten ostatni dzień, prawda, że do widzenia, mamo, nie wrócę, aż za 2 lata, aż się wojna skończy. I to był taki bodziec dla mnie, że ja sobie wmawiałem, ja muszę przeżyć, ja muszę dalej tak robić, tak działać, żebym wrócił do tej Polski i żebym wrócił do domu. No i udało się po wielkich sprawach, a były różne sprawy. Na przykład mam szramę na policzku, ledwo widoczną, bo to się wiąże z tak zwaną lekcją pokory. Mianowicie pracowałem w kolumnie transportowej i żeśmy rozwozili maszyny do produkcji do pewnej hali i po drodze, jak z wagonów z dworca do hali był odcinek, było pole, gdzie rosły ziemniaki. Oczywiście to był jeszcze listopad i chłopaki odlecieli na chwilę, wygrzewali trochę tam jeszcze tych ziemniaków, włożyli do pieca po cichu i mówią: ty słuchaj, ty idź, weź te ziemniaki, mówię, bo one już chyba są dobre. I ja idąc do pieca musiałem przejść obok stolika, bo nie było drogi, gdzie siedziało 2 SS-manów. A przechodząc koło nich należało ręce mieć przy biodrach i krokiem defiladowym, nie patrząc się do nich, iść do przodu. Jak już minąłem ten stolik, jeden krzyknął halt i powiedział, że ja nieprzepisowo przeszedłem. Jeszcze raz. No więc zawróciłem i przechodzę jeszcze raz. Oczywiście tak samo. I jak już przechodziłem koło stolika, to ostatni, ten co siedział, podstawił mi nogę. Ja się po prostu zachwiałem, ale nie przewróciłem. On wstał, powiedział po niemiecku: nie wiesz, jak się chodzi, nie wiesz jak się zachowuje wobec nas tutaj, i grzmotnął mnie pięścią w twarz. Ja się zachwiałem, ale nie przewróciłem. I on siadł, a ten drugi mówi, ty nie wiesz jak się bije, ja ci pokażę. Znałem już trochę niemiecki. Wstał, jak mnie grzmotnął, to po prostu jak placek padłem. A oni siedli z powrotem i przestali się mną zainteresować. I pierwsza moja myśl, cholera, mówię, te ziemniaki to chyba się już spaliły. Głód decydował o wszystkim. No, wstałem, wziąłem te ziemniaki, no ale ślad jeszcze jest do dnia dzisiejszego, mało widoczny, ale jest, bo się stworzył ropień, opatrunek, ale ta lekcja pokory to pokutuje mnie do dnia dzisiejszego. Już wiem, jak się należy zachowywać, kiedy ktoś jest agresywny wobec mnie. To są właśnie takie pozostałości obozowe, ale to zachowanie się u mnie polega na tym, że ja mam taką kopułę kosmiczną. Ja się boję agresywnych ludzi. Ktoś powiedział, że to nieprawda, ale ja się boję. Ktoś agresywnie do mnie postępuje, ale ja mam taką kopułę. Jestem i ona mnie odsłania. Boję się psów. Nie daje się poznać. No, a jeżeli o chleb, to dla mnie świętością. Jak widzę, jak leży chleb koło śmietnika, a leżą chleby, to mimo woli ręka chce ten chleb zabrać. Ale to jest taki odruch. Oczywiście ja się wstrzymuję od tego. Także obóz powoduje, że nabiera się pewnych cech, które zostają do końca. Zostają do końca. Na przykład, jeżeli chodzi o ludzi. Ja mam szczególny, to się wykształcił dar poznawania ludzi. Jeżeli kogoś spotkam, to jedni mówią, że to zły charakter, to od razu go szufladkuję. Będzie z niego coś, czy nie będzie? Będę mógł z nim rozmawiać, czy nie? No jaką taką ciekawostkę, pracowałem w instytucie, no i było takie wydarzenie, szef mówi, ty słuchaj, będzie coś z niego, czy nie? Ja mówię, szefie, z niego nic nie będzie. Ale on ma takie referencje przecież, wszystko. Szefie, to jest moje zdanie. No, nie. No i rzeczywiście sprawdziło się. I później dziewczyny z personalnego, jak przyjmowały, to leciały do mnie. Panie Stanisławie, pogadaj pan z nim trochę i powiedz pan, przyjmować go czy nie. Ale to są sprawy obozowe. I dalej. I teraz sprawa przetrwania w obozie. Przetrwanie, to mówię, metodą fizyczną, metodą jakąś materialną. Materialna metoda to po prostu unikanie pracy, dekowanie się, jak to mówią. Jak wydawali posiłki, to 2 razy w kolejce stanąć, żeby dostać drugą miskę zupy. Kupienie coś do jedzenia za papierosy kosztem tego drugiego, czyli zanikały morale, prawda, odnośnie relacji pomiędzy więźniami. Przetrwanie było ważniejsze jak co innego. Przykład mój, bo mogę takich więcej. W fabryce Messerschmitt ja nitowałem. Nity, co mówiłem o tych nitach, prawda? I kiedyś przechodził majster austriacki. Ja go zapytałem, panie majstrze, mówię, co słychać na świecie? A im nie wolno było rozmawiać. On się tylko obejrzał, chciał coś powiedzieć, ale zobaczył, że idzie Oberfirer całego naszego, prawda, tej hali produkcyjnej. Ale usłyszał moją końcową rozmowę po niemiecku do tego cywilnego pracownika. Podszedł do mnie, mówił bardzo dobrze. Od jutra przestajesz pracować i będziesz tutaj porządkowym. Masz dbać, żeby było czysto, pozamiatane, narzędzia poukładane, wszystko ma być ordnung całkowity. No oczywiście. rozkaz Jawor. No i tak było, chodziłem i kiedy był przypadek, Rosjanin, więzień, taki jak ja, byliśmy ubrani, drewniaki i to nie całe, tylko zelówka drewniana z przednią częścią, tak zwaną kapką, kalesony w pasiaki, spodnie w pasiaki, koszula w pasiaki i marynarka w pasiaki. I to było całe ubranie na okres jesienno-letni. Na zimę dostawaliśmy czapkę i płaszcz tylko, taki sam. Ale reszta była to sama. No i ten Rosjaninowi pękła akurat ta podeszew z tego drewniaka. No, ten spód cały. Znalazł gdzieś deskę, ponieważ narzędzie było, to siadł za maszyną no i sobie piłował tam, żeby coś zrobić, żeby miał w czym chodzić. I strzedł akurat ten oficer, który mnie wyznaczył za porządkowego. Spojrzał się tylko, co jest i odszedł kawałek, zawołał mnie do siebie i dostałem od niego taki łomot, że 2 dni ledwo chodziłem. I teraz co to spowodowało? To spowodowało, że ja już później, na następny dzień, jak doszedłem trochę do siebie, patrzyłem, czy wszystko jest w porządek. Jeżeli nie było porządku, a ktoś z tych więźniów nie chciał zrobić, to co ja miałem zrobić? Musiałem na niego krzyknąć, prawda? A jak krzyk nie pomagał, to musiałem go kopnąć albo go ruszyć, no. Bo jeżeli nie on, to ja. Dalej, kontrola techniczna wykonania nitów, bo nit musiał być gładziutki, równo z powierzchnią blachy. On się tak głębiał trochę. I kontrola techniczna była i miał ołówek, tylko rysował. I jak przychodził ten super kontroler niemiecki, to patrzył, czy wszystko jest zrobione. Jak to źle, zaznaczał krechą i dostawał ten, co sprawdzał. Ten, co sprawdzał, dostawał lanie, a bardzo często kończyło się śmiercią, no bo to produkcja zbrojeniowa. Jeżeli to było duże jakieś uchybienie, no to sabotaż, prawda? A nie karano wykonawcę, tylko tego, co sprawdzał. I co to powodowało, że więźniowie, którzy pracowali w nadzorze drugich więźniów, stawali się tymi kapami, jak to mówią, prawda? Bo słowo kapo to u nas się kojarzy z tym, że on zabijał i tak dalej. Ale to wynikło z tego, co mówiłem. Że albo ja, albo ten więzień. To był wybór. To był system. I nie wszyscy to rozumieją. Oczywiście niektórzy mogli lawirować, tak jak ten kapo w Auschwitz, prawda? Ale on miał możliwości. Ale inni nie mieli możliwości. I ja też. Już później, jak ktoś tam porządek nie, to już ja chodziłem, nawet kijek sobie taki miałem, no bo jak do niego słownie? Jak on jakiś po niemiecku, przepraszam, jakiś Belg, nie Belg, jakiejś innej narodowości. Czyli byt człowieka kształtuje jego świadomość. Stąd mówią o kapo. U nas kapo, pojęcie kapo w Polsce to jest ten, co zabijał ludzi. I rzeczywiście tak było. Panie Stanisławie, ja mam jeszcze jedno pytanie. Powiedział Pan, że jak się Pan żegnał z matką, pożegnał ją Pan słowami, a wracam za 2 lata. Kiedy Pan już wrócił, matka nie żyła. Czy jeżeli mógłby Pan się cofnąć w czasie, czy to ostatnie pożegnanie byłoby inne, czy Pan by to zmienił? Jeżeli tak, to jak by to pożegnanie wyglądało? Ja byłem trochę dziwnym chłopakiem. Tak. Wyjątkowy. Nie, wtedy nazywało się dziwnym. Przykładowo, był zwyczaj, że jak przychodził wujek, ciotka, tak, to należało ich całować w rękę. Wy nie pamiętacie tego, ale przed wojną tak było. Jak przychodziły, bo rodzina była liczna, to w rękę, a ja tego nie robiłem. Po prostu nie wiem dlaczego, unikałem. Matka tylko trochę powiedziała, ale ojciec, na drzwiach wisiała tak zwana dyscyplina, to była kozia nóżka, tak, oryginalna kozianuszka zasuszona, do której były przyczepione rzemyki. No i spuścić portki i tym kozianuszkom się dostawało lanie. O właśnie. A wychodząc, to po prostu, ja powiedziałem tak niefrasobliwie, bo po prostu nic się nie wydarzyło. Normalnie z chłopakami się zbieraliśmy, chodziliśmy, jeszcze ryby łowiliśmy, no te zbiórki nocne. Nic nie zapowiadało, że coś się wydarzy. Ale tutaj mi się przypomniało, to wam powiem, miałem sen. Właśnie noc, jak wychodziłem już na tą zbiórkę, że jechaliśmy samochodem ciężarowym. My na platformie, ja z kolegą, ale nie wiem który, i żeśmy z karabinem maszynowym strzelali do Niemców, którzy nas ścigali. O. To był taki sygnał, ale tak to był, ja byłem spokojny, to po prostu no, niefrasobliwie. Ja sobie nie zdawałem sprawy, z ogromu nieszczęść, jakie są. Wprawdzie były informacje, że w Alei Szucha tam katują ludzi i tak dalej, ale to były szczątkowe informacje. Były przecieki z Pawiaka, że tam też są ludzie, ale normalnie życie się toczyło. Na Pradze, tam gdzie jest poczta teraz, vis-a-vis Carrefouru, była karuzela. Normalnie ludzie chodzili na karuzeli. I umawialiśmy się normalnie z dziewczynami, chodziliśmy normalnie na randki, prawda? Także życie toczyło się, ale toczyło się na moim poziomie. Na poziomie chłopaka, który miał 14 lat, prawda? O, bo starsi już mieli trochę inny pogląd. Natomiast moja siostra i brat młodszy, to ich w ogóle to nie interesowało. Oni nie wiedzieli, wojna, nie wojna, co tam jakaś, prawda? Nie rozumieli. Nie rozumieli tego. O, stąd to, co mówię, że byt człowieka kształtuje jego świadomość. Ja trochę już wiedziałem, no bo rozdawaliśmy gazety, nie gazety, prawda, działając w tym ruchu oporu, ale nie zdawałem sobie sprawy z takiego obrotu i że tak można ludzi poniżyć, bo słuchajcie, nie było tragedią, że dostawaliśmy po łbie, pałkami i tak dalej, ale dla mnie było no coś, no, co nie mogłem jakoś, jak tu muszą przeboleć i tak dalej. Ja nie mogłem tego zrozumieć, że nas stworzono, nas traktowano jak pod ludzi. Nie traktowano nas jak ludzi. My byliśmy przedmiotem tylko. Zrób, wykonaj, masz, iść i tak dalej. Nie było żadnego człowieczeństwa. I to było najgorsze. My nie byliśmy ludźmi. Niektórzy mówią, o, my byliśmy numerami. Ja się z tym nie zgadzam. My nie byliśmy, bo mówią, my byliśmy numerami w obozie. Ja mówię, słuchajcie, my nie byliśmy numerami. Nas tylko oznaczono numerami, ale my nadal zostaliśmy ludźmi. To, że nas pomiatali fizycznie i w inny sposób, to jest inna rzecz. Ale myśmy zostali ludźmi. Ale na tym polegała właśnie ta technika, której, przepraszam, ta metodyka, której ja nie potrafię do dnia dzisiejszego zrozumieć, jak człowiek w stosunku do drugiego człowieka może być tak okrutny. Rozumiem, w czasie walki walczymy razem na oręż, kto lepszy, to ginie. Ale tutaj więzień, no bezbronny, całkowicie, no, jeszcze słaby i jeszcze go kopać, bić, poniżać, prawda, czy też no, wieszać, bo takie wypadki były, była szubienica przecież, albo druty były naelektryzowane, ogrodzenia obozy, to na siłę pędzono ich. Jak ktoś dotknął do drutów, oczywiście śmierć, a poza tym wartownicy na wieżach mieli rozkaz, jak ktoś się zbliży na odległość, już nie pamiętam, 2 czy kilka metrów, to miał prawo strzelać do każdego, kto się zbliżył. I niektórzy kapowie, którym Niemcy nakazali, no bo z tego, co się dowiedziałem, ale już po wojnie, to Niemcy dawali limit nadzorcom żeby uśmiercić tylu więźniów, no bo no, za dużo było akurat. No to co robiono? No, w jakiś sposób jedzenie, jakieś gimnastykę, coś, prawda? No i na druty kolczaste. Jak się zbliżyli blisko, to wartownicy strzelali, albo jak się dotknął do drutu, to już go nie było. A do czego może doprowadzić warunki bicia, to taki obrazek, który ja widziałem, bo stałem akurat w baraku, a był tor kolejowy. I więzień pracował przy torze, coś tam kilofem robił. I tu stała lokomotywa. I tak się patrzę na niego, a on tak, co ruszył kilofem, to się patrzył na tą lokomotywę i z powrotem. I był moment, że ta lokomotywa nagle gwizdnęła, para buchnęła, bo to parowe jeszcze wtedy były, i zaczęła jechać. On rzucił ten kilof i położył głowę na szynach. I na moich oczach tego więźnia przejechała ta lokomotywa. Jak przejechała, wiadomo, głowa po jednej stronie, a tułów po drugiej. O! I to są takie obrazki, które są albo rano, jak się wstało, to na drutach obozowych widziało się więźniów, prawda? Którzy nie wytrzymywali. Nie wytrzymywali moralnie i on w nocy wieczorem wychodził i czepiał się, prawda, drutów. Jak będziecie w Mauthausen kiedyś, to tam jest specjalna gablota poświęcona właśnie tym przypadkom i są fotografie podane. Już ja nie mówię o znęcaniu się czy noszeniu kamieni, bo kwarantanna wyglądała w ten sposób w Gusen, jak się dostałem, że nas zatrudniono do noszenia kamieni. I jak się szło, a stali nadzorcy, czyli sesmani i kapo, jak zobaczyli, że ktoś ma mały kamień, no to go kijem, a się szło wzdłuż krawędzi takiego wyrobiska. No to spadał na dół wyrobiska i koniec po nim. No to co myśmy robili, brało się kamień płaski, prawda, a taki duży, jak się szło, to się uginało przed nim, żeby pokazać, że ten kamień jest duży. No, to jest właśnie podejście. I to robili Niemcy, i to robili ci byli i więźniowie, którzy dostali funkcję jako kapo. Ja właśnie tutaj nie potrafię jeszcze jakoś zrozumieć, że z człowieka, nawet kulturalnego, jakiegoś innego, staje się zabójcą drugiego człowieka. Ta sytuacja idealnie przedstawia taki krąg życia, ponieważ nienawiść rodzi nienawiść. To tak samo jakby pójść w drugą stronę. Miłość rodziłaby miłość. W tym przypadku podczas wojny ta nienawiść pobudza kolejną nienawiść. I ludzie zamiast się miłować, zaczynają się nienawidzić i zaczynają się nawzajem, tak jak tam było pokazane, zabijać. Do tej nienawiści to ja bym jeszcze dodał, że dążenie do przeżycia, chęć przeżycia za wszelką cenę. No, ja jestem wychowany nad Wisłą. I bardzo dużo ludzi się nieumiejących pływać do Wisły skakiwało. I były zaczepione barki czy jakieś inne takie łodzie przy brzegu, tak zwane łazienki, bo woda była tak czysta, że były specjalne łazienki, to znaczy była łódź taka kwadratowa, w środku był basen, woda, ale na dole był kosz. Dla ludzi nieumiejących pływać, że dno tego kosza do lustra wody to było 1,5 metra, czyli nikt się nie utopił. No. I były liny odciągające. To pamiętam kiedyś tą łódź zaczęto odciągać dalej. Jak lina się naprężyła, to zobaczono topielca, który chwycił się tych lin w wodzie i się trzymał, bo uratowanie się. Topielec, jak idzie na dno, to się chwyta wszystkiego i nie puści tego. I on chwycił się w wodzie, bo myślał, że się uratuje, ale niestety nie. W mojej ferajnie, bo ja jestem z ferajny nad Wisłą, mieliśmy wiele przypadków i między innymi inicjacją było przepłynięcie Wisły z brzegu praskiego na warszawski i z powrotem. I dopiero można było być ferajnie. ale był jeden starszy i mówił: pamiętaj, jak coś zjesz, obojętnie co, kanapkę, nie? Masz pół godziny posiedzieć, nie wolno ci wchodzić do wody. O, skurcz. Dalej, nie wolno ci skakać, masz powoli wchodzić, żeby temperatura ciała dostosowała się do temperatury wody. I nie wolno ci skakać, dawać nurka. Mówi, a jak już jesteś głupi i chcesz, to masz trzymać ręce wyciągnięte i tutaj dotknięte do uszu. Bo jak spotkasz przeszkodę, to se paluchy złamiesz. I jedna nauka ostatnia, o której nie wiem dlaczego nie mówi się. Koło mostu Kierbedzia w Warszawie, czyli Śląska Dąbrowskiego, tam były wiry, bo tam wyciągano żwir. Jakoś tak się stworzyło. To powiedział, jak cię złapie wir, masz nie walczyć z tym wirem, tylko zaczerp jak najwięcej powietrza i daj się wciągnąć, nawet pomagaj. Dlaczego? Bo wir wody idzie na dół, woda, i bokami wychodzi do góry. I się odepchniesz tylko. Jak będziesz miał zapas powietrza, to wyjdziesz do góry. A jak nie będziesz miał, tego nikt nie uczy teraz. Także byt człowieka kształtuje jego świadomość wszędzie i we wszystkim. I dlatego ja nie rozumiem przekształcenia dobrego człowieka w zabójcę drugich ludzi. Nie potrafię zrozumieć. Ale rozumiem mechanizm ten. Mechanizm rozumiem. Natomiast ludzi, no, czasami nie rozumiem. Że w imię przetrwania on chce zabić drugiego człowieka. I dlatego było takie powiedzenie: jak się nie ma zamiaru bić, to się nie kłóć. O, tak. I to stosowaliśmy. Oczywiście. Jak się nie mam zamiaru bić, to się nie kłócę. Tak, i myślę, że tymi słowami możemy dzisiaj zakończyć. Dobra. Dziękujemy.